spróbujcie odczuć. Wyobraźcie sobie, że jesteście w takim miejscu, gdzie staje się zagrożenie i każdy wasz szelest, każdy niepotrzebny zgrzyt może was zdradzić. Ludzie nie mają na co dzień takiej możliwości po prostu zamknięcia oczu i wyobrażenia sobie, że jesteśmy gdzieś indziej, nie robimy tego, tylko żyjemy tu i teraz. Na początku rozgrzewka, tak jak zawsze na każdych warsztatach, takie pobudzanie wyobraźni, a później etiudy i przeistaczanie się w zwierzęta, co jest bardzo ciężkie dla każdego. Ryba! Uważam, że to było naprawdę coś niesamowitego. Pierwsze takie przeżycie dla mnie i na pewno dało mi szansę, żeby poznać nowe osoby i zobaczyć, jak to wszystko wygląda w teatrze. Myślałaś o ruchach, a nie myślałaś o wadze, prawda? W ciągu 4 godzin trudno kogoś czegoś nauczyć, a tym bardziej aktorstwa, więc ja się staram pokazać im, jak ważne są emocje, jak ważne są ich wyobraźnia. Znaczy osoba, która robi etiudę, jedna, malujemy go łokciem. Z racji tego, że zajmuję się w szkole właśnie teatrem, to znaczy prowadzę kółko teatralne, no to właśnie postanowiłam przyjść na ten warsztat. Mogę tutaj wykorzystać ćwiczenia, też przerobić je, jakby zainspirować się tym do pracy z dziećmi i też pracy jako psycholog, bo też wykorzystam je na pewno w tej pracy. W pewien sposób się zrelaksowałam, odpoczęłam, wyciszyłam się i rozwinęłam się dzięki temu. Nie myślę o tym, że spadnę, że upadnę, bo trzyma mnie partner, tak? Dla mnie feta jest doświadczeniem, tak? Czyli występy dla ludzi, komisja. To przygotowuje też do jakichś później egzaminów do szkoły, czegoś w tym stylu. Podchodzę do tego bardziej pod kątem doświadczenia. Przyjechałam na konkurs, na fetę. Kompletnie przypadkowo, bo swoje zgłoszenie wysłałam o godzinie 23:30 ostatniego dnia, kiedy można było je wysłać. Na pewno dla mnie bardzo ważne jest to, żeby ludzie, którzy zajmują się tym profesjonalnie, powiedzieli mi, nad czym mam dalej pracować, żeby to nie stało w miejscu, tylko się cały czas rozwijało. To zobacz, zobacz mój pierwszy medal, specjalnie dla ciebie zdobyłam. 3. miejsce, co ty mi do domu przynosisz, nieudaczniku! Pięknie zagrany, piękny tekst. Ja właściwie jestem pod wrażeniem dużym. Myślę, że połowa śmiało ma do zaproponowania coś, nie, od siebie. Także może nawet być problem z werdyktem, bo widzę, że już się zaczynamy gdzieś tam wspierać. To jest wolność, jeśli robisz monodram sam, bez nikogo, bo jeśli grasz w teatrze, to też masz rolę, masz scenariusz, nie wybierasz tego sam. Obie ręce mi śmierdziały. Jesteś gotowy. To co jeszcze? Monodram jest szalenie trudny. Nie chodzi bardziej o to, żeby nie tyle krytykować, co raczej uświadamiać. Zżerała się temat. Starać się nakreślić kierunek tego działania, tej wypowiedzi. On mnie mocno zastanawiał kostium. Myślę sobie, kurczę, dlaczego jesteś ubrana, nie? Skoro opowiadasz o takich rzeczach. Sam kostium nie wystarczy. Tak to się robi lekko trywialne, to wiesz, zsuwanie w tym, no. Zwycięzcą 17. Festiwalu Ewentualnych Talentów Aktorskich z tytułem Srebrnego Talentu i nagroną finansową w wysokości 1500 zł jest pani Anna Braun. Myślę, że nasz teatr polski się ciągle rozwija i mamy świetnych kandydatów na to, żeby w przyszłości był jeszcze lepszy. Bardzo, bardzo dziękuję i gratuluję wszystkim laureatom. Ja ogólnie bardzo dobrze się zawsze bawię na scenie, ale bawię nie w tym kontekście, żeby właśnie zrobić show i jakiś pokaz, tylko żeby dać kawałek siebie, żeby pokazać to, co we mnie tam w duszy siedzi. No i żeby na wszelki wypadek ty nie wierzył w Boga. A reszta to bez różnicy. A kompletnie nie ma dla mnie znaczenia. Boże, ale podróż odbyłem! Zawsze jestem z siebie zadowolony, jakby nie poszło, bo występ to jest magia podróż chwili, tego czasu, przestrzeni, w której się czuję gorzej lub lepiej. W tej akurat czułem się bardzo dobrze. Zwiedziłem moje włości!
Kąpałem się w wannie, przy wtórze z krzeku mew. Było tak pięknie. Ja miałem 10 lat! Przecież ja nawet na plaży nie chodziłem. Piersi kobiecych nie widziałem.